Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przed tym, jak zaczniemy, przypominam o bardzo ważnym live, który będzie już 20 maja, czyli jutro o godzinie 20. Pokażę tam kilka sekretów związanych z rynkiem Bitcoina, z rynkiem DAXa, również wiele innych elementów związanych z tym, co się dzieje aktualnie na rynku kryptowalut i też na innych rynkach i dzięki temu będziecie mogli być bardziej świadomymi uczestnikami rynków finansowych i tego, co się na nich dzieje. Zapiszcie się, zostawcie swojego maila, bardzo ważny live, zresztą Zobaczcie, o co chodzi już jutro. Cześć, witajcie. Z tej strony Radosław Rygielski. Witam Was w kolejnym odcinku, jeżeli chodzi o kurs tradingu Fundamenty. Dzisiaj jesteśmy w trzeciej jego części, i dzisiaj przejdziemy przez drugą część aspektu psychologii, tego jak ona jest ważna. Również pokażę Wam kilka ważnych zasad, jeżeli chodzi o Zrozumienie handlu i rynków finansowych pod względem właśnie psychologii, <laughs> dlatego przejdźmy do już konkretów. Jak wiecie, poprzednie live y były w takiej formie, że po prostu ja omawiałem każdy element, a mieliście możliwość pobrania sobie PDF oddzielnie. Dzisiaj postaram się zrobić oddzielnie, o, inaczej, czyli po prostu włączam a, dokładnie dokument PDF i omawiamy wszystkie elementy krok po kroku. Oczywiście pamiętajcie o tym, że żadna z informacji w tym nagraniu nie jest rekomendacją, inwestycyjną jest tylko moje prywatne, jest tylko moja prywatna opinia. Jeżeli nie oglądaliście poprzednich nagrań, czy nie mieliście dostępu do poprzednich PDF-ów, to pod tym nagraniem macie link, dzięki czemu możecie właśnie odebrać te nagrania oraz dostęp do tych dokumentów. Dzisiaj zajmiemy się psychologią, część druga. Nie wiesz w mity, wierz w statystyce i sprawdzonym informacjom, aby twój mózg logicznie rozumiał to, co dzieje się podczas handlu, tak? czyli to będzie ostatnia część, jeżeli chodzi o takie psychologiczne podejście, pod takie mentalne zrozumienie i nastawienie, jeżeli chodzi o handel. W kolejnych nagraniach już wchodzimy na wykres, ale jak wiecie, żeby zacząć działać na wykresach, najpierw trzeba być odpowiednio przygotowanym, tak jak z budową domu. Zaczynamy od fundamentów, których, które niekoniecznie od razu jest widać, tak? ponieważ w tej większości omawiamy różne elementy, nic nie tworzymy, a dopiero później, gdy już mamy te posolidne fundamenty, możemy budować ściany, dach taki dopiero jest to. Widać tak samo jest teraz, dlatego zaczynamy od psychologii, żeby nie wchodzić od razu na wykres. Wiem, że każdy z nas by tego chciał, ale zanim wejdziemy na wykres, musimy przygotować do tego wszystkiego psychologicznie. Tak, po prostu psychicznie, pod kątem e, psychologii. Więc dzisiaj część druga psychologii. Po pierwsze, bardzo ważna zasada oczywiście pamiętaj, że to jest kontynuacją, czyli jeżeli nie wcześniejszych nagrań i PDF-ów, to sobie do nich wróć. Link masz do zapisów poniżej. Po pierwsze, jeżeli chodzi o sam Handel, bardzo ważne jest to, żebyście nie stawiali samego tradingu czy nauki tradingu, jeżeli jeszcze w 100% tego nie potraficie robić, nie jest to dla Was proste i zrozumiałe to nie stawiajcie tego nigdy na pierwszym miejscu. Macie na pewno inne obowiązki, czy zajęcia, projekty, firmy, zawody, które generują Wam na ten moment, nazwijmy to, pewny dochód. I to jest bardzo ważne, żebyście nie zaniedbywali swoich takich codziennych obowiązków, czy pewnych źródeł dochodu na rzecz samego handlu, gdy jeszcze go nie potraficie robić. Bardzo ważne jest to, żeby ten proces nauki był dla Was... Po pierwsze, zrozumiały, po drugie bezpieczny, tak, czyli właśnie, żebyście tym, tą nauką czy samym handlem nie zabierali sobie tych, nazwijmy to na, na ten moment, pewniejszych źródeł dochodu. To jest bardzo istotne, tak, wydzielcie sobie jakiś odcinek, jakiś wycinek dnia a, i dopiero a, w tym czasie uczmy się handlu czy po, prostu, a, czy po prostu handlujmy, jeżeli do tej pory nie jest to dla Was w pełni zrozumiałe i jeszcze nie jest to dla Was w pełni dochodowe, jest to bardzo, bardzo ważne. <laughs> Idąc dalej, pamiętajcie, że można handlować na różnych interwałach, tak, czyli można handlować na interwałach czasowych, o których będziemy mówić w przyszłych nagraniach, wysokich, załóżmy jednodniowych i tak samo na bardzo krótkich, czyli załóżmy na minutowych. Tylko, że tak, im wyższy interwał czasowy, tym dłużej będziecie czekać na odpowiedź od rynku, czyli czy wasza, wasza pozycja była zyskowna, czy też nie, tak? Im bierzecie szerszy zakres czasowy robiąc analizę, tym dłużej prawdopodobnie będziecie czekać na e, określenie się ruchu, a im e, krótszy ten zakres weźmiecie, no to tym szybciej dowiecie się, czy wasza pozycja, czy wasza analiza też jest poprawna. Na wyższym interwale sam stop loss, czyli nasza, nasza pozycja, jako zabezpieczenie waszej pozycji, czyli zabezpieczenie przed większymi setami, niż wcześniej ustalicie, jest dłuższy, a na niższym interwale, zwłaszcza na minutowym interwale, dzieje się to samo, jeżeli chodzi o wygląd wykresu, co na wyższym, a o dużo szybciej dowiecie się, czy wasza pozycja jest zyskowna, ponieważ niższy interwał to mniejszy czas i również mniejsze zasięgi cenowe, tak? Czyli to oznacza, że na niższym interwale macie krótszy stop-loss, tak? czyli na niższym interwale gdzie szybciej dowiecie się czy wasza pozycja jest zyskowna czy też nie, ponieważ bierzecie mniejszy zakres czasu do waszej analizy. To w tej sytuacji wasza pozycja może być relatywnie większa niż na wyższym interwale. Dlaczego? Ponieważ na niższym interwale stop loss jest znacznie krótszy, tak? Dłuższy interwał czasowy też może nam generować większe ruchy cenowe góra dół. Niższy interwał czasowy, tak krótszy interwał czasowy, może nam generować krótsze ruchy góra-dół. Tak? Jeżeli załóżmy, robić analizę na interwale jednominutowym i jest to załóżmy zasięg czasu, na przykład 40 minut, to nie da się z takiego niskiego interwału, załóżmy, stworzyć pozycję na przykład na 5 dni czy na 5 lat. Tak, to po prostu będzie to pozycja na 5 minut, 10 minut. Ale to nie oznacza, że zysk nie będzie duży. Po pierwsze, mamy dźwignię, którą tłumaczyłem przy pierwszym nagraniu. Po drugie, mamy też stop loss którym z góry ustalamy już maksymalną możliwą stratę, po to, żebyśmy byli po prostu zabezpieczeni i wiedzieli, jakie możliwe ryzyko ponosimy. Kolejny bardzo ważny aspekt, jeżeli w ciągu dnia macie mało czasu na handel czy naukę, na niech to będzie 30 minut, to przez to 30 minut możecie, po pierwsze, albo szukać pozycji na niskich, inter, na niskich interwałach, załóżmy na interwale jednominutowym i tam te, te pozycje rozgrywać, bądź po prostu przygotować analizę z wysokich interwałów. Tak, i na przykład w ciągu dnia tylko obserwować, załóżmy, co godzinę, co dwie, czy ta analiza, na przykład, tak, tworzymy, załóżmy analizę, na, na interwał 4 godzinowym, i załóżmy co godzinę, co dwie, zerkamy na telefon, jeżeli sobie wszystkie oznaczenia przełożymy, oczywiście, na dwie minutki, tak, co godzinę, co dwie zerkamy tylko na wykres, czy dane warunki zostały spełnione, czy też nie. Dalej. Gdy załóżmy, już otworzycie tę pozycję, załóżmy z wyższego interwału. Tak, to nawet jeżeli nie macie czasu w ciągu dnia, to można to obserwować. Załóżmy co godzinę, co dwie, bądź po prostu handlować na niższym interwale i na przykład zakończyć handel w 10 minut w ciągu dnia. To też jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że można handlować bardzo krótko i to też nie oznacza, że będą małe zyski. Mamy tak stop loss, żeby ograniczyć możliwe ryzyko i tak dalej, bo po prostu można handlować bardziej. Długoterminową, tutaj na myśli, załóżmy prowadzić pozycję kilka dni, a na przykład zerkać na nią co godzinę, co dwie, tak żeby po prostu cały dzień nie siedzieć przy komputerze. Kolejna rzecz, nie myślcie w kategorii nie handluję, nie zarabiam. Jest to bardzo często, wiecie, zgubne po prostu, że wiele osób uważa, że nie handluję, to nie zarabiam. Zastanówcie się nad tym w kategorii następującej. Nie handluję, nie jestem wystawiony na, czy wystawiona na policzone wcześniej ryzyko, tak? ponieważ przy każdej pozycji, jak wiecie, to o czym informuję, zawsze ustawcie sobie przed wejściem na rynek stop loss, po to, żebyście wiedzieli, ile możecie maksymalnie stracić, rzeczywiście zgodnie z odpowiednim zarządzaniem kapitałem. Tak? Podczas gdy wy nie handlujecie, możecie regenerować siły, przygotować, przygotowywać się do lepszej jakości tradów, do lepszej jakości w ogóle handlu. tak? Więc myślenie w kategorii, że nie mamy na rynku, nie zarabiam, Zastanów się nad tym w kategorii nie handluje, to nie jestem wystawiony na to ryzyko. Na może jakiś stres, jeżeli macie zbyt duże pozycje, tak? a w tym czasie możecie zregenerować, przygotować się do lepszej jakości handlu. Kolejna rzecz, rynek wam nie ucieknie. Macie jakieś obowiązki, załatwcie je. Trading był, jest i będzie. Rynki są powtarzalne, zresztą widzicie to też po moich analizach. Pozycje również. Dzisiaj załóżmy opuścicie sesję handlową. Czy jutro nic się nie stanie, ponieważ za tydzień, za dwa znajdziecie te same elementy analizy wykresu i będziecie mogli je dalej wykorzystywać. To jest bardzo istotne, że zresztą widzicie też po moich analizach, a one są do siebie bardzo podobne. To jest różny zakres czasu, tak? one są po prostu podobne. Rynki są powtarzalne, więc nic Wam nie ucieknie. Nie próbujcie robić złotych strzałów, tak? Czy po prostu trafić raz i. Do końca życia nic nie robić, ponieważ prawie się to nie wydarza. Lepiej jest systematycznie, załóżmy raz w tygodniu czy raz dziennie, brać swoje po prostu z rynku tak, i traktować to w pewnym sensie jako zawód. To jest bardzo, bardzo ważne. Kolejna rzecz: nie zarabianie nie jest złe, tracenie pieniędzy też nie, ale uwaga, jeżeli wiecie, dlaczego tracicie. Po prostu to, wtedy po prostu jest to odpłatna nauka, bo dowiadujecie się za daną stratę. Dlaczego straciliście? Już wiecie, czego w przyszłości nie robić, tak? Możecie czegoś się nauczyć podczas tego, gdy załóżmy tracicie, ale załóżmy wiecie, że aha, tutaj skorzystałem z takich, z takich, załóżmy parametrów, to i to się nie zrealizowało, aha, to i to załóżmy już się nie zrealizował po raz dziesiąty, tak? Okej, okay, z tego już nie będę korzystał, nie będę już korzystała, czyli odpłatnie dowiedzieliście się, co już na rynku nie Działa, tak? Ja załóżmy, bardzo chciał znać osobę, która po prostu na przykład ma 0% skuteczności. Dlaczego? Bo wtedy ja miałbym 100. O co chodzi? Chodzi o to, że po prostu otwierałbym pozycję w przeciwnym kierunku, tak? Nie wiedza, inaczej, błędne informacje też są potrzebne, tylko musimy wiedzieć, że one są błędne, po prostu musimy sprawdzić, czy one działały też wcześniej, tak? Serystycznie. Jeżeli nie działały, to już wiemy, z czego nie korzystać. To jest bardzo ważne, troszeczkę takie myślenie poza schematem, ale to bardzo pomaga. Tracenie pieniędzy jest najbardziej w ogóle toksycznym elementem w tra tradingu. Może być, jeżeli oczywiście wy na to pozwolicie, bo to od was zależy. Sam trading jest neutralny. To najbardziej właśnie toksycznym elementem jest to, gdy tracicie pieniądze i wie nie wiecie, dlaczego tak się dzieje. Najczęściej się tak się dzieje, gdy ktoś wchodzi w pozycję bez trzymania się zasad i strategii. Tak, po prostu wtedy nie wie, który element nie zadziałał, załóżmy. I wtedy nie wie, co on ma poprawić i na co ma zwrócić uwagę. Dlatego, dlatego też tak ważne jest trzymanie się jakichś określonych zasad, że później wiedzieć, pod jakim kątem macie coś korygować. Pójdźmy dalej. Jedna pozycja traderem cię nie żyni, tak? Czyli załóżmy, gdy handlujecie, macie jedną pozycję zyskowną i kilka kolejnych podrząd. To nie pozwalajcie sobie, wiecie, na nagłe zwiększenie pozycji, załóżmy, wejście całym rachunkiem, czy handel na czuja bez trzymania się zasad. Taką sytuację często nazywamy efektem Boga. I to zawsze kończy się tak samo, tak? czyli stratą. Szanujcie rynek, swoje pozycje, trzymajcie się strategii i zasad, jak i zdrowego rozsądku, tak? Działajcie w elementy, które są potwierdzone statystycznie, które działają tak, gdy są pozycje stratne, tak wiecie, to nie jest nic złego, jeżeli one są wliczone, jeżeli statystycznie one po prostu występują, o czym mówiliśmy we wcześniejszych e, nagraniach, tak. Lepiej się trzymać tej strategii, brać codziennie małą łyżeczką swoje, czy co tydzień z rynku, niż próbować robić złote strzały wiecie, raz mieć 100, raz 0, 100, 0, mam tutaj na myśli, załóżmy, procent rachunku, no bez sensu, tak, który właśnie też jest zasada małych łyżeczek, lepiej na rynku brać swoje, małymi kwotami, lecz systematycznie, niż otwierać zbyt duże pozycje i następnie wszystko stracić i niczego się nie nauczyć. A podczas handlu małymi łyżeczkami możecie mieć czas na naukę i zrozumienie tego, co się, co się dzieje na rynku, chociaż małe pozycje, na które możecie sobie pozwolić, nie będą was angażowały emocjonalnie. To jest bardzo ważne, że totalnym moim zdaniem bezsensem, które jest z racji tego, że już jesteście na rynkach dosyć długo, że też efekty widzicie załóżmy w podsumowaniach miesięcznych, jest właśnie to, że rynki, że wiele osób, które no nie są zawodowymi traderami, nie mają do, do dokładnej wiedzy na temat handlu i to jest większość osób, podchodzi do rynku emocjonalnie. Dlaczego? No bo otwiera zbyt duże pozycje, chce wszystko jednego dnia. Jak wiedzie, to się kończy najczęściej fiaskiem, tak? Dlatego jestem zwolennikiem brania małych łyżeczek po prostu z rynku, tak małych kawałków tego tortu, jakim jest rynek, ale załóżmy, systematycznie, a nie wszystko, na raz. Pójdźmy dalej. Jeżeli nie policzysz 100 oraz swojego kapitału i jego możliwego procentowego udziału w pozycjach, to nie będziecie mieli co liczyć na swoich rachunkach, tak? Naucz się liczyć, abyś miał później co liczyć. Dokładnie, czyli jeżeli masz jakiś kapitał, załóżmy, przykładowo, tak jest na przykład 10, 100 czy milion złotych, to zastanów się, czy ty wchodząc z tym kapitałem masz już jakąś statystykę, czyli jakiś procent, który potwierdzi to, że tobie może wyjść. Jeżeli nie, to najpierw zacznij od nauki strategii. Jak wiecie, uzasadniam dużo analiz, czy też dużo elementów związanych, z załóżmy, z wolumenem, z korektami, czy z innymi przewagami, z których korzystam. Sprawdźcie, jak to działa. Najpierw się przygotujcie do handlu, a nie wejdziecie po prostu na opiniach. Tak samo, jak wiecie, bardzo ważne jest to, żeby też nie, po, nie iść za tłumem, tak? Co z tego, że załóżmy, że jednej osobie coś wyszło, że był to złoty strzał i jedna pozycja na tysiąc pozycji zapłaciła? Czy chcecie mieć takie, takie wahadło i załóżmy korzystać z analiz, które mają, które załóżmy, mają 10% skuteczności? No na pewno nie. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby właśnie nie iść za tłumem, nie korzystać z tego, co załóżmy, wiecie, raz wyszło i teraz każdy chce to robić. To po prostu spojrzeć na rynek w kwestii powtarzalności. I tego, że załóżmy, lepiej jest mieć na przykład mniejszą ilość pozycji, ale z większą skutecznością. Ale też trzeba wiedzieć, co dokładnie na rynku sprawdzać. Jak wiecie, tutaj bardzo ważne było to, żebyśmy rozpoczęli w ogóle cały ten kurs i przed tym wejściem na wykres, to już zrobimy w najbliższych dniach, żebyśmy właśnie przygotowali się psychologicznie, tak, psychicznie pod, pod kwe, w kwestii tutaj psychologii. Dlatego też zaczęliśmy od tego. Ja mam tutaj nadzieję, że te elementy, które omawialiśmy w ostatnich trzech nagraniach, były dla Was bardzo e, istotne, i też, że one Was przygotują do tego mądrego wejścia w rynek. Bo jak wiecie, wszystko doceniam zawsze przed faktem, i mam bardzo wysoką skuteczność, ale to też nie wychodzi z niczego. Tak? To nie jest tak, że ja to dostałem, czy, 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 czy inne osoby też to dostały. To już tutaj, mam na myśli forumowiczów. Tak. To jest pewna droga, i chcę Was ten świat powolutku, krok po kroku wprowadzić. Więc tutaj mam nadzieję, że rozumiecie, dlaczego zaczęliśmy od aspektu psychologii. Zapiszcie się oczywiście, poniżej jest link. Słyszymy też się jutro na live 30 maja. Tam też będą kolejne ważne informacje, a na ten to będzie wszystko. Myślę, że zakończyliśmy tutaj taki wstęp do psychologii. Od kolejnych, od kolejnych nagrań wejdziemy już na wykres i będziemy na nim krok po kroku działać, również od podstaw po to, żeby każdy mógł sobie wszystko poukładać i też od początku zrozumieć. Więc do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie. Cześć.